rano, weszliśmy na jezdnię, stuknąłem może o maskę samochodu transparentem pod tytułem jest niepodległy źródło prosty i liczyłem, że no, skoro się pan Kaczyński zatrzymał, no to wyjdzie, poza tym jeśli doszło już takie zdarzenia, to będę oskarżony, że próbowałem, nie wiem, napaść na prezydenta, czy liczyłem na jakąś sprawę związaną bezpośrednio z przestępcem. I wołałem do policjantów, żeby zatrzymali przestępcę. Niestety policjanci mnie zatrzymali, oskarżają o tamowanie ruchu drogowego i mam sprawę za tamowanie ruchu drogowego. Jestem mały Polak, proszę mi nie przeszkadzać, za który się jeszcze więcej przedstawię. Ruch Suwerenność Narodu Polskiego. Ruch Suwerenność Narodu Polskiego, zaraz tam wizytówki, jeśli proszę. Pan mówi dopiero 4 godziny. Tak jest. I po godzinie się przedstawia, jak nie jest. Tak jest, jak pani sobie życzy. Proszę panią, nie Polska zapłaciła wykształceniem i za dużo, a widzicie nie jesteście w stanie wytrzymać. Dobrze. Życzę powodzenia. Tak, nie, ale pierwszej armii Berlinga było trochę Polaków. I trzeba przyznać, że... Tak, miał pan okazję? Miał pan okazję? Bardzo się cieszę. Bardzo ładnie. Niech pan się cieszy. Dobrze. Słuchajcie, większość, proszę pana, przypomnę, większość nie może tych mieszkań odzyskać, bo jest ustawa i uchwała Rady Miasta, natomiast nie ma aktów wykonawczych spółdzielnia. Proszę państwa, przypomnę, że pan Kaczyński, jak był ministrem sprawiedliwości, zafundował nam jedwabne. Nie wiem, czy pamiętacie to. Pamiętacie? Bo niektórzy mają chyba Alzheimera już. Ten wredny Niemiec tam niszczy te komórki. Proszę państwa, przecież Lech Kaczyński jako minister sprawiedliwości zablokował, wstrzymał ekshumację w jedwabnym. Czesiu, nie przeszkadzam? Dobrze. Jako minister. Słuchajcie, po to się robi ekipę z kryminologów, tworzy i grzebie się w tych zwłokach, żeby dojść prawdy, z jakiego powodu nastąpił, jaka była przyczyna zgonu delikwenta. No i to się okazuje. Tyle sił, tyle pieniędzy, tyle policjantów było użytych do ekshumacji w jedwabnym. I co się stało? Kaczyński wstrzymał ekshumację w trakcie i ogłoszono, że to Polacy mordowali bez zakończenia, bez protokołu końcowego, bez badania dokładnego. Słuchajcie, znaleziono łuski karabinowe od Mausera. Znaleziono głowę Lenina tam w tej stodole. Poza tym odkryto, że ta stodoła była jakaś dziwnie mała. Jeśli tam miało się według pana Grossa pomieścić ile? 1200 osób, no to jest jakaś dziwna, ciekawa, może piętrowa ta stodoła była, dwupiętrowa może. Słuchajcie, takie bajdy. I to się okazało, Kaczyński na polecenie rabinatu zatrzymał ekshumację. I dlatego trzeba pamiętać, że ten pan pracuje dla swoich. Żeby zostać prezydentem Polski, pojechał najpierw do Izraela, dwukrotnie był w Izraelu i był w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie. I został namiestnikiem na Judeopolonie. I robi swoje. Nie, robi, proszę was, robi swoje. Także nie łudźmy się, że pracuje dla Polaków. I tak jak pan wspomniał, że trzeba przy najbliższych wyborach... Ameryka za Izraelem stoi. Ameryka jest kolonią żydowską, przypomnę panu. Pięć banków żydowskich tworzy tak zwany bank emisyjny rezerw federalnych i drukuje dolara. I biedni Amerykanie... Mówi tak samo, jak było powiedziane, że Polak ma być głupszy od Żyda? Mówmy... tak pomawiali. Patriotycznym przede wszystkim, jest niezastąpiony, ale ja chciałbym państwu upomnieć o jednej rzeczy, żeby nas sprowadzić na ziemię. Traktat lizboński. Słuchajcie, jest tego typu sprawa. Nie wiem, czy prędzej, czy później otrze się ona. Jeśli będziemy mogli coś zrobić, żeby zrobić podpisy, żebyśmy my, naród,
mogli zadecydować o tym, to byłoby wspaniale, bo inaczej to nas sprzedadzą. Słuchajcie, jeśli traktat będzie podpisany przez Lecha Kaczyńskiego, dobrze, ale ja jeszcze mówię przed czasem, chwileczkę, jeszcze nie jest podpisany. Jeśli traktat będzie podpisany, to po prostu jesteśmy z kolejnej niewoli. Jesteśmy w kolejnej niewoli jesteśmy. Niepartyjni jesteśmy. I to jest tego typu sprawa, że musimy się przeciwstawić temu. Bo jest szansa najpierw w Irlandii, później w Czechach, a my jesteśmy trzecim państwem jako katolicy, którym możemy się przeciwstawić temu. Bo słuchajcie, inaczej nasza konstytucja nie ma racji bytu. Nasz minister spraw zagranicznych nie ma racji bytu. Wszystkie nasze ustawy. Słuchajcie, może to jest dobrze, że będziemy w Europie, bo parlament polski wyrzucimy wtedy tych darmozjadów, których jest 465 czy iluś, to wyrzucimy ich i nie będziemy na nich płacić. Ale będziemy wasalami. Już nie wschodu, tylko zachodu ze wschodniej części. Bo na zachodzie będą i ci z Kremla, i ci z zachodu. Czyli będzie powiązanie pani Putin z Merkel, a jeszcze w środku będzie Sarkozy, który zawsze będzie opłaty chciał zbierać ze stołka i nam na pewno w Polsce tych opłatów nie da. A nad całością będzie Rabindranath amerykański czuwał na tym. Bo w tej chwili ten Murzyn, ja nie jestem rasistą, bo lubię Murzynców, a zwłaszcza kochałem się kiedyś z Murzynką i mam bardzo miłe wspomnienia. Ale ten Murzyn nie da Polsce żyć. Dzięki. Ja po to, że się przedstawię, ale tak się zareklamowałeś, że... każdy ma obowiązki w nas, dlatego że... Proszę Państwa, tutaj padło pytanie między innymi od takiego rodaka, który stanie się przeciwstawić tej obędze ale mniej więcej jest taki sam efekt, że małpa na drucie, którą potrząsają, taką naleczką, płacą jej i jest cały czas na sznurku. I ona ma skakać tak, jak jej zagrają i jak będą pociągać za te sznurki. Otóż, jeśli już się sprzedał, najpierw donosił na kolegów ze stoczni, później donosił na tych, którzy uczestniczyli we stworzeniu z Was Solidarności, ale tej pierwszej Solidarności, gdzie było większość Polaków. Przypomnę, że na pierwszym zjeździe Solidarności w Oliwie, na tym zjeździe udało się wybrać Polaków, odsunąć Kuroniów, Geremków i resztę tego sporu żydowskiego, które już miał przygotowany sporu. I wyobraźcie sobie, że później w stanie wojennym zrobili przewrót i odsunęli Polaków, zrobili zamach stanu. I te władze automatyczną Solidarności odsunięto, musieli wielu chłopaków.